Ja pierdolę. Dobra, możemy startować, co? Ło, no, chyba tak. Ja pierdolę. Wreszcie można w cokolwiek pograć. Wow. To był chyba najdziwniejszy start streama od dłuższego czasu. No, taki najbardziej z największą liczbą. Chaotyczny. Tak, najbardziej chaotyczny. Dobra, wracamy do House, które, no, mieliśmy małą przerwę. Tak, wracamy do House, w którym rządzi Mickey Mouse. Ale to nie jest Dr. House. A dobrze, mogę teraz podejść do tej gry ze świeżą głową. To się jakoś... Więc... A, to się rozumiem jakoś zapisało, czy to jest... Jak to wygląda? Tak, to jest zapisane. Czyli to jest tak jakby dzień, kurde, nie wiem... 16, 18, 20? 18. 18. Patrz, jakaś Godzilla tam jest w telewizji. Ja myślę, że to jest... Żółwie ninja. Gwałt sarny na żółwie ninja. No, lalka działa. Chciałem zobaczyć, co w telewizji będzie w sumie, bo nie sprawdzaliśmy tego, nie? Zakłócenia. No teraz są zakłócenia. Tykający zegar ciągle przypomina nas o śmiertelności, no. W sumie to jest. To jest taka trochę schiza, nie? Bo się nie myśli o takich rzeczach normalnie. Mhm. Ale jeżeli patrzysz kurwa na zegar i widzisz, jak upływa, wiesz, każda sekunda i sobie przez chwilę zdasz sprawę, że o mój Boże, życie mi ucieka, to jest trochę creepy. Ale to... To jest trochę dziwne. To wtedy wystarczy, żeby nie było takie creepy, wystarczy podejść do życia, że nie liczą się minuty, tylko godziny, sekundy, tylko godziny i od razu twoje życie ubiega wolniej. To jest kwestia perspektywy. Spędziłem zbyt dużo czasu tutaj. Już do niej nie należy. Czyli ta lalka... A, bo to jest ta lalka tej siostry, tak? Niby. Mhm. A w ogóle w jej pokoju w ogóle nic nie ma, to jest podejrzane. Myślisz, że... Są tylko te powinien pudła. Tutaj przyjść... Powinien tutaj przyjść z procą, kurwa, albo kulą do kręgli, albo siekierą i rozpierdalać wszystko. Czy da się ten dywan ominąć? Nie, chyba. Kurwa. O, zakłócenia. Może są gorsze rzeczy niż śmierć w tym domu. No nie wiem, to, że stara nie umie zrobić kanapek na śniadanie? To jest całkiem straszne. Kurwa, ten dywan jest najgorszy. Spróbuję go... Jezu Chryste, widziałeś to? To była siostra, czy to była matka? Co to stara. Zrobiło? Stara idzie na dywan. Nie. Stara zaprasza na dywanik. Jak im stara tu wejdzie do pokoju... Ja już się nie ruszam w tym dniu, pierdolę to. Ty, a może... Za to nas kuźwa zbanują. To jest też pozostanie częścią tego streama. O, stara umarła? Dywan ją zabił? No, na to wychodzi. O kurwa, ale jaja. O, dywan se zniknął. Ej, idzie kurwa cień. Idzie? Cień tu nie wchodził? O. Bo jak ona szybka, kurwa jebana. No jest szybka i w dodatku łapie cię w momencie właściwie, kiedy ty już przechodzisz przez drzwi, to już nie możesz nic zrobić. Siekiera, siekiera. Dobra, obudziłem się. W sumie będzie można sprawdzić, co takiego mogę rozpierdolić procą w tym domu, bo nie sprawdzałem tego aż tak bardzo. Temu tylko destrukcja w głowie. Jeszcze chciałem spróbować tego z zabijaniem wszystkich, bo wcześniej to się nie wypaliło. No, tylko nie pamiętam, kogo tutaj nie zabiłeś. No niby myśleliśmy, że chyba chodziło o starego. Mhm. Ale może nie chodzi o starego, może chodzi na przykład... Może szczura po prostu nie zabiłem. Może szczur też się liczy. No właściwie, też jest częścią domu. No dobrze, przynajmniej jego nie trzeba zabijać. Dobra, ja będę strzelał wszędzie. Ty, tam jest jakiś alko starego na szafie. A może to jest... Nie wiem... Bazelina. W ogóle nie reaguje na to. Ale zgasiła światło, nieźle, nieźle. A to wstydliwa siostrzyczka. Dobra, co chowasz? Mogę łóżko. Jechać łóżko? Nie, chyba się nie da. Spróbuj jeszcze raz. No dobra. Czyli to jednak nic nie. Mogę daje. Się zesrać na łóżko jak Amber Heard. Amber, no! Stop, no! Amber, no! Not on the couch. I'm... O, jest nasz wibratoropomocnik. No lepiej tam chyba nie podchodzić, co? No, ostatnio cię chyba wciągnął tam. Dżungnął mnie nosem. O! Kurwa, no nie da się tych rzeczy rozpierdzielić. Z czego jest kurde ta szafka, że nie da się jej rozpierdzielić?
siekierą. Może ona nie wali tak mocno tą siekierą, no. No nie, ale deski jest w stanie rozwalić. O, ktoś zginął. Wow. Wow. Tę wodę, o. Próbujemy ugasić to. To możesz już teraz spróbować, czy nie? Bo już teraz coś tam... Wodę nie. Myślałem, że łatwiej jest ugasić jedną świeczkę niż cały fortepian. No udało się. Super, teraz możesz konać kurde przez dłuższą ilość czasu. Miał, miał, miał. No i co, i chuj? Kurwa, idzie cień po mnie. Ten cień mnie wkurwie, ty. O. Minąłeś się w drzwiach. Ej, ślimak, ja tego nie kumam. Nie wiem. To, że niektórzy są zdegustowani tym, że masz go na głowie. No właśnie, i kot jest zdegustowany, i lalka jest zdegustowana. Matka! O kurwa jebana! Może ty się możesz poślizgnąć na tym i zginąć. Nie? Nie możesz. A, mogę mieć więcej wody. No dobra, ale... Jedyne, co się zmieniło, to jest to, że kot nie zapłonął. Czyli po prostu w ten sposób ratujemy kota, tak? Mhm. O to chodzi. Kurwa, stary. No i co ty zrobisz ze starym? To już nic nie zrobię, no. Dlaczego czego siekierą mogę dziabnąć? Nie, ja próbowałeś już. Jak skoczył je... Skoczył bez nóg. Skoczył bez nóg i odgryzł mi twarz. Stary, pojebany. To jest kurde jak najebany stary. On może kurde już nie być w stanie chodzić, ale żeby rzucić się na matkę i ją pobić, to spokojnie. To tak. I kurwa zupa była za słona. Dobra. W ten sposób też kot nie zapłonie, pamiętaj. To prawda. Czyli w pewnym sensie go uratowałeś. Dobra, teraz tak. Dziab, szczura. A jego tylko raz trzeba było? No raz go chyba trzeba było. Stara! O kurwa. Teraz żeby to dało... Kurwa, stara, siekierę mi zepsułaś! Pierdol się. Stara, żelazne nogi. Może żelazna dupa. Wiesz, czekaj, czym jest potrzebna proca? Jeżeli chcesz wszystkich zabić? No dobra. Muszę na szczura pułapkę zużyć, kurczę. To jest takie trochę smutne. O kurwa, jak ona tą pułapkę położyła! Nie taki był plan! Dobra, to było dobre. Tyle ci powiem. Bo to w sumie zabicie tego szczura nic teoretycznie nie daje. To pokazuje bezsensowność śmierci i zabijania. Czyż ta gra to mi chciała przekazać? Myślę, no bo tak. Czekaj, nie, inaczej zrobimy. Ale teraz co? I znowu nie będziesz miał tej? Nie będziesz mógł tam wejść? Nie, jebać 100%. Halo? Po jednym? Czyli rozumiem, że... Tak szybko ta siekiera się rozpierdala. Ile razy ja nią machałem? No słuchaj, 3 deski i stara. Teoretycznie deski... Jakie liczenie? Idziesz do Obi i pytasz, ej, ile ta siekiera wytrzyma? 3 deski i stara. Dobre, i tak chciałem staro pociąć, więc idealnie. Nie, bo wychodzi na to, że... Nie, wydaje mi się, ten szczur mi rozpierdol... Dobra, czekaj. Inny mam jeszcze plan. No, szczura muszę ubić. To jest raz. Dobra, teoretycznie starą mogę zabić po prostu wylewając, robiąc tak. Kałużę. Mhm. Więc tak zrobię, specjalnie zbiorę wodę, żeby jej wylać pod stopkami. Jestem ciekawy, czy możesz jej gdzieś wylać tą wodę na przykład poza tym miejscem. No nie ma, ona chyba umiera, kiedy trzyma talerz. To jest tak. Czekaj, no jak rozpierdolę teraz 3 deski, to będę miał nadal tą siekierę chyba, nie? Tak, z tego co pamiętam, to jak rozpierdziałeś deski, dalej ją miałeś. Może te deski... Kurwa, może rozwalanie desek nie niszczy siekiery. Ale nie, bo zabiłeś dwójkę ludzi, bo zabiłeś chyba wtedy... A tutaj stracę siekierę? Nie. Trzeba w odpowiedniej kolejności, kurwa, czy co? Dobra, nieważne, a mam siekierę.
Teraz mogę ich teraz zabić. To najpierw zabijmy siorkę. Z premedytacją. Ale prank. It's a prank, bro. Nagrywajcie to na YouTube. Dobre. Kurwa kot. 10 na 10. Dobra. To teraz idę pogadać z tą babeczką w klopie i zobaczymy, co ona jeszcze powie. Zabiłem starą, zabiłem siorkę i kota. I szczura. I szczura. I czy to wystarczy? Bo jeszcze mogę lalkę ujebać. Nie wystarczająco. Dobra, zobaczmy, czy lalka coś zmieni. Hop. To krew musi być rozlana z twoich rąk. Mhm. Tak, własnoręcznie. Jesteś... Niewarta? Nie, kurde. Niewarta jesteś. Jesteś nieważną, małą piczą. Mała. Ale co, czyli chuj? Czekaj, czy wyminę dywan? O! Da się. Ale na jakimś speedzie. O, kurwa, kot. Ej, mam jeszcze jeden pomysł. Ostatnia rzecz. Nie! Stara. Kurwa! Myślałem, że chcesz ubić ślimaka. Ra! Weź te kapcie. Chciała złapać mnie? Ale muzyka. Ten dom ma w garści, w zimnej garści twoją siostrę. Nie może walczyć. Tak, no wiem, że muszę ją... O! Achievement! To było... Niemiłe. Czyli... No i dupa. No, ale stara mi przeszkodziła, no! Ale faktycznie, ale to właśnie to chciałem zrobić. Jeszcze tą głowę upierdzielić? Pytanie właśnie brzmi, czy to też muszę zrobić, nie? No nie wiem, wciska się swoją długaśną szyją do domu, więc wydaje mi się, że też jest częścią tego domu. Ujebę. Dobra. Ujebem na to. Łup, łup. Może szczura nie muszę ujebać? Nie wiem, kurwa, naprawdę... Po prostu nie wiem. Jak sądzisz, kogo muszę zabić, a kogo nie muszę zabić? Nie, ja bym zabił po prostu wszystkich, ale... Ale jeżeli, właśnie ciężko jakoś. Bo... Jeżeli głowa, no to i szczur. Dobra, może szczura na razie zostawię. Zresztą szczur później zaśnie i mogę go bez pułapki chyba dziabnąć. No ale dobra, to tak. Ubijmy starą. Ubita. Raz, dwa, trzy. No jeszcze działa. Bo ty wtedy szczura uderzałeś, okej. Okay. Ksiorkę? Ale mi się rozwali ta siekiera. I teraz się w pełni rozwali. No. Czyli siekiera się rozwala, jak zabijam... Dwójkę ludzi. Dwie żywe istoty, o może w ten sposób. Dwie żywe istoty. Ale jak biję deski, to chyba nie ma znaczenia, nie? No nie, bo biłeś deski, biłeś to łóżko przecież. No właśnie, właśnie. Jak biję meble, to jest spoko. Jak bijesz starą, to już nie. Żelazne nogi. To też takie życiowe. Bijesz meble, nic się nie dzieje. Bijesz starą i nagle umiera. Chyba, że bijesz starą krzesłem, jak nie, jaki tibijczyk. Tibijczyk. Kombo. Starą może ubije się siekierą. Ciop. Żeby mi nie wstała, nie? Mhm. Bo ona się teraz w zombiaka chyba nie zamieni, bez nóg. Ubiję tą z długą głową. Tylko jeszcze jej nie ma. Siorkę ubije proco, to powinno zadziałać, nie? Powinno się liczyć. No, a co? Się wydaje. A czemu wtedy się mówiło, że nie wszystko z twojej ręki jakby? No właśnie nie wiem, to mnie zastanawia. Może przez to, że stara się sama wyjebała? No teoretycznie tak, ale wylałeś wodę. Ale może faktycznie to miało... Klimak powiedział, teraz rozumiem, dlaczego masz daddy issues, czyli jakieś... Problemy z ojcem. Problemy. No to się jakoś inaczej tłumaczy. No wiem, właśnie. Kurde, jak ja tego nie lubię, jak ja... Jeżeli chodzi o angielski, często no rozumiem wszystko, na przykład, co w tej grze się pojawia, ale ja nie umiem dobrych słów dopasować, żeby to wyjaśnić. Wiesz co, to chyba nawet nie ma chyba tłumaczenia takiego dobrego na polski. No, może nie ma. Jest to po prostu... Często przypisuje się to kobietom... Kurde. Przypisujesz to kobietom, które spotykają się ze starszymi mężczyznami lub zmagają się w jakimś elemencie swoich związków. Ale to są jakieś problemy z relacji z ojcem po prostu. Gdzie ta babka? Byłeś złym chujcem. Może ja się ujebałem, już jej nie ma. Ty, a jak tak się rzeczywiście tak jest, że ujebałem i jej nie ma? Co? Już jest prawie ósma, czemu jej nie ma?
Może jest tak, jak mówisz. O, tara w lodówce się znalazła. Kto ją tam przeniósł? No zobacz, nie ma jej! Wybałeś się. What? Już się nigdy nie pojawi. Czy się nie będzie nigdy? No na to wychodzi. No nie... I dywanu nie ma. Bo jest już późno. No i co? Niewystarczająco. No dobra, jeszcze mogę ujebać lalkę. O nie, stary. Ojciec wrócił. Pomóż mi. To się nazywa prawdziwy daddy's issue. No, a poczekaj na niego tutaj. Kuźwa, no. Go się nie da tak chyba zrobić. Nie wiem, czego brakuje. Bo nieważne, co robisz najpierw, jak jest najpierw do niego strzelił, to i tak by stracił nogi. Myślę, że tak. Kurwa, no jak ja mam tu wszystkich pozabijać w takim razie? A może babka się nie pojawiła, bo miałem ślimaka na głowie? Czy miałem, czy nie? Teraz chyba nie miałeś. Nie miałem? To i mi się wydaje, że nie miałeś. A czekaj, jakże wezmę gana, to mogę zastrzelić jedną. Czyli mogę na przykład starą zastrzelić. Miałeś ślimaka. A. Dlaczego? Mam jednak plan. Mam plan. Wykonam. Wydaje mi się, że mogło mi nie zaliczyć, bo stara jak się wywala, to się nie liczy. Wiesz, jak w Hitmanie wszystko mam rozplanowane. Jedyne, czego teraz teoretycznie nie ubiłem, to babka z długą szyją. Więc idziemy sprawdzić. Co powie mi potwór. No dobra, no. No, ej, zobacz. Nie z mojej ręki. Czyli teoretycznie to jest komunikat, że zabiłeś wszystkich, ale nie wszystkich z... ten... z jakby samodzielnie, tak? O! To było bardzo niegrzeczne, co mi zrobiłaś, młoda damo. Wróć, kiedy nauczysz się manier. No i... To była idealna odpowiedź na to, co powiedziała. Kurwa, najgorzej. Jest. Dobra. Matki się nie da, kurde, złapać zanim ona zacznie zakładać jakiekolwiek deski. Ale to i tak nie ma znaczenia, nie? Chyba, no bo... jak ta siekiera się nie psuje od tego, no to... A może się psuje tylko w małym stopniu i to będzie, kurde, mały procent, który przeważy. Oj kurczę, teraz nie mogę zabić lalki i tej szyi. Kurwa, no... nie wiem, to mnie denerwuje tutaj, że jakby nie mam... że nie wiadomo po prostu, co się liczy, a co się nie liczy, nie? Mhm. Stara! Fire in the hole! Strzeliłem ci w dupę, typowy poranek, stara robi kanapki, a ja wychodzę z shotgunem do kuchni. I jeb, koniec. No i co? O! Co myśl... o co myślisz chodzi? Albo lalkę, albo oj, tą babkę z szyją. Zostawmy szczera w spokoju, może nie muszę go zabijać. Ja zabiłem tak kota, tarą. Ubiję jeszcze lalkę i siorkę. I zobaczymy. Czyli zostawisz głowę, innymi słowy. Głowę i szczura. Zostawiam. Mhm. Jeszcze jedna dusza została, czyli to jest albo szczur, albo szyja. No bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że to chodzi o tą szyję, no. Tym bardziej, że to trochę brzmi jak takich dwóch antagonistów, nie? Człowiek, ta babeczka z długą szyją wydaje się być pozytywna, chyba że nas okłamuje. No nie, no właśnie. Nie miałaby chyba, nie miałoby sensu. Wiesz, przedstawienie czarnego charakteru jako pomagającemu głównemu bohaterowi jest dosyć popularnym motywem, no. Więc... dlaczego ona się nie pojawiła? To mi się nie podoba. Co, że się nie pojawia cały czas? Kurwa, nie ma jej teraz, bo ją ujebałem w poprzedniej grze. Co, ona się teraz będzie pojawiać co drugą? Możliwe. Kurwa. Dobra, idę ujebać szczura w takim razie. Dobra, przynajmniej będziemy teraz wiedzieć, czy szczur ma znaczenie, czy nie. O kurwa, czy ja przejdę? Ja pierdzielę, ale...
ale piksel. No. O, jest, udało się. Czyli głowa nie miała znaczenia. Tłumacz. Nie wiem, kurwa, Beacons, bekonuje dla ciebie. No i twoja no powinność została wypełniona, tak? Twoja powinność została wypełniona w ten sposób. Powinność? No... Może powinność. Kusi, kusi! A, kusi, kusi, kici, kici, jaja, da, da. Dobra, to może chodzi o to, że po prostu dom skusił mnie do takich złych czynów. No dobra, ale co to mi daje? Myślałem, że mi, kurwa, nie wiem, dasz gana. Albo daj mi się za sobą przynajmniej spuścić w klopie. Mam ją zastrzelić? Może. Właściwie co nam zostaje? Aha. Nie wiem, ammo czy użyłem? Nie pamiętam. Kuźwa, no, też nie wiem. Możesz iść spać. Nie mogę iść spać, bo mnie wciągnie coś pod łóżko, widzisz to? No wiem, wiem. No kurwa, ej, nic się nie wydarzyło. I stary idzie. I stary wróci, czy nie? No wróci, jak nic. O! Tabi, jestem w domu, byłaś bardzo dobrą dziewczynką. O! Tatusiu! O. Happy end. Achievement! Boże, krew wypływa przez drzwi i spada na dywan. Ściany ujebane. Czuję się jak Lechrok Pawlak. Ściany ujebane, krew na dywanie. I spływa po twoich palcach. Twój ojciec lekko tam, nie wiem, uśmiecha się i akceptuje cię. Ciemność pochłania was oboje, nie zostawiając nic za sobą. O. Czyli jeden motyw zrobiony. Stary, po raz pierwszy zostałeś nazwany dobrą dziewczynką. Stary mnie zaakceptował. Okej. Okay. Nigdy się nie kończy. It never ends. O, co myślisz, że... Nie, tak nie myślałem. Udało ci się to pokonać? No cóż, muszę cię rozczarować. Nie ma sposobu na zatrzymanie tego. Tego to nigdy się nie kończy. I czyli od dzisiaj gramy w tą grę już do końca naszych streamerowych dni. No. Już inaczej się nie da. No i kolejny dzień. Another day. Another madness. Teraz zobaczmy jakiś nowy wpis. O, ups. Dobra. Masakrator. Myślałem, że to będzie trudniejsze niż było, że widok krwi sprawi, że poczuję się, nie wiem... Chujowo. Że miał zawroty w głowie. Chujowo było, ale teraz to już wydaje się być naturalne, tak jak oddychanie. Właśnie... Jak się czyta albo ogląda jakieś rzeczy na temat na przykład seryjnych morderców, nie? Mhm. To jest właśnie często takie wrażenie, że tym ludziom odpierdala właśnie po pierwszej zbrodni. No, że po tak. Po zabiciu na przykład jednej osoby to już jest takie, okej, i tak już jestem, kurwa, na autostradzie Highway to Hell, to w sumie to teraz mogę wszystkich, nie wiem, jeszcze zjadać i w ogóle robić, nie wiem, no to co mi się, kurwa, podoba. Chyba zgodnie z tym, co mówią coś tam psychologowie, to... Po prostu jest to potem niesatysfakcjonujące i dlatego zostają coraz bardziej okrutni. Tak na przykład są coś tam seryjni mordercy, którzy odczuwają... O! Krew na... Zegarze. Na zegarze. No właśnie nie widziałem tego wcześniej. Nie było. To jest nowe? No, tak mi się wydaje. Krew na zegarze, krew na zegarze. No tak to reszta została akurat tak jak było. Stara dalej będzie robić kanapki. No dobra, no to udało nam się zrobić to z ubijaniem wszystkich i w sumie zakończenie chyba było takie... No średnio pozytywne, no bo... Dobra, no stary nas zaakceptował, ale jakby cała klątwa
nic się nie zmieniło pod tym kątem, tak? Cała rodzina umarła, no cóż. Nie jest to happy ending raczej. Nienawidzę żab. Tu nie ma żab. Dobra, no. Ale kurwa, co teraz?